Watykan o powierzchni zaledwie 44 hektarów to najmniejszy kraj na naszej planecie. Położone w środku włoskiej stolicy Rzymu miniaturowe państwo to centrum wiary chrześcijańskiej dla ponad miliarda katolików. Jednocześnie Watykan jest domem dla ostatniego absolutnego władcy Europy, papieża. Rzekomy przedstawiciel Chrystusa na ziemi łączy w jedną osobę rolę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i zawsze miał wielki wpływ na politykę światową. I choć przedstawiciele Watykanu prezentują się światu zewnętrznemu jako niezwykle pobożni współwyznawcy, od wielu stuleci podejrzewano, że przywódcy Kościoła katolickiego w rzeczywistości ukrywają zakazaną wiedzę, która może pogrążyć świat ich wyznawców w całkowitym chaosie. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, aby kliknąć polubienie i włączyć subskrypcję, aby być z nami na bieżąco. Dziś pokażemy, jakie 10 ekscytujących tajemnic Watykanu przyczynia się do powstawania takich teorii. Zakazana Ewangelia. Zgodnie z oficjalnym kanonem biblijnym, Jezus Chrystus nigdy się nie ożenił, nie mówiąc już o spłodzeniu potomków. Podobno jednak w tajnych archiwach Watykanu znajduje się dokument z VI wieku, który zaprzecza temu założeniu. Mówiąc dokładniej, jest to rękopis, który kiedyś został przetłumaczony z języka greckiego na syryjski. Pisma te mają być brakującym ogniwem w życiu Jezusa Chrystusa. Nowy Testament mówi nam o narodzinach Mesjasza i jego służbie przed ukrzyżowaniem, ale całkowicie pominięto jego młodość i wczesną dorosłość. Zgodnie z kontrowersyjną teorią, Jezus Chrystus zakochał się w Marii Magdalenie jako młody dorosły. Co więcej, młoda para miała nawet wspólne dziecko. Jedyny problem polega na tym, że aby tekst mógł zostać uznany za prawdziwy, natchniony przez Boga, musiał zostać napisany w czasie, gdy Jezus rzeczywiście wędrował po ziemi, lub autor musiał mieć specjalne pozwolenie na pisanie takiego tekstu. Co więcej, w prawie każdej sytuacji autor był członkiem Kościoła, wyznawcą Boga lub kimś, kto później się nawrócił. A skoro ten tekst został napisany w VI wieku, wielu historyków uważa, że brakuje mu wiarygodności. Ponieważ jednak niewiele wiemy na temat nastoletnich lub wczesnych dorosłych lat Jezusa, istnieje niewielka szansa, żeby dokument mógł mówić prawdę. Jednak zgodnie z oficjalnym kanonem biblijnym, tekst jest najprawdopodobniej tylko fałszerstwem. Trzy tajemnice fatimskie. 4 kwietnia 1957 roku zapieczętowana koperta trafia do tajnych archiwów Watykanu. Minęły ponad 4 dekady, zanim została ponownie otwarta i ujawniono jej zawartość. Dziś wiemy, że zawierała 3 legendarne tajemnice fatimskie. Są to orędzia, które podobno otrzymało 3 prostych pastuszków w 1917 roku podczas objawienia maryjnego. Mówi się, że Najświętsza Maryja Panna surowo zabroniła dzieciom przekazywania tej nowej wiedzy. Podobno w 1927 roku jedno z dzieci, Lucia dos Santos, otrzymała pozwolenie na ujawnienie 2 pierwszych tajemnic. Jednak jej pastor zmusił ją do spełnienia spisanych przez nią proroctw. Niemal 15 lat później tajemnice były w posiadaniu biskupa, a później trafiły w ręce Watykanu. Pierwsza tajemnica dotyczy gigantycznego morza ognia, które kryje się w głębinach ziemi. Wewnątrz są diabelskie demony i udręczone dusze. W ramach drugiej tajemnicy Maryja ostrzega przed niszczycielską katastrofą. Jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga swoimi czynami, Pan Światów wywoła okrutne wojny i dotkliwy głód. Wreszcie trzecie objawienie opisuje apokalipsę i ostateczny upadek świata. Prawdę mówiąc, każde z tych proroctw wydaje się spełniać. W końcu głód jest nieunikniony w pewnym momencie w przyszłości. Co gorsza, wiemy, że koniec świata może być tuż za rogiem, gdy weźmie się pod uwagę globalne ocieplenie i ciągłe wojny. Jednak praktycznie nie ma dowodów na to, że ta tak zwana wizja była po prostu wyobraźnią dziecka. Zakazane książki.
W 1611 roku po raz pierwszy przetłumaczono Biblię z łaciny na język angielski. W tamtym czasie Pismo Święte liczyło jeszcze 80 ksiąg. Jeśli porównasz oryginalny rozmiar Biblii z tym, jak wygląda dzisiaj, szybko okazuje się, że obecnie ma tylko 66 ksiąg. W 1684 roku Watykan zdecydował się o usunięciu 14 z nich, które wcześniej tworzyły koniec Starego Testamentu. Wraz z kilkoma innymi pismami, które nie zostały uwzględnione w oficjalnym kanonie Biblii, te fragmenty są określane jako księgi apokryficzne. To wyrażenie w większości języków oznacza coś w rodzaju ciemny lub ukryty. Sekcje usunięte przez Watykan obejmują księgi Ezdrasza, Tobiasza, Judyty i Księgę Mądrości. Watykan zmienił również wymowę imienia Jezusa. Wcześniej było to Jehoszua. Do dziś nie wiadomo, dlaczego ze Starego Testamentu usunięto 14 ksiąg. Niektórzy sugerowali, że w zakazanych pismach były fragmenty, które mogły nie pasować do obecnej koncepcji Kościoła rzymsko-katolickiego. Jednak niejasne jest, dlaczego Watykan zmienił Słowo Boże, aby odpowiadało jego twierdzeniom. Większość historyków i wierzących chrześcijan twierdzi, że księgi po prostu nie pasują do biblijnego kanonu. W końcu, historycznie rzecz biorąc, Biblia nie zawiera żadnych sprzeczności z wyjątkiem kilku jednorazowych fragmentów, które mogą nie pasować do siebie idealnie. Często jednak sprowadza się to do prostych błędów w tłumaczeniu. Jednak w kwestii zbawienia i historii Jezusa Chrystusa Biblia nie zawiera żadnych sprzeczności. Niektóre z usuniętych ksiąg wydają się nie pasować do wszystkich innych ksiąg biblijnych, co sugeruje, że nie były to natchnione dzieła. Co gorsza, niektóre księgi nie zostały napisane we właściwym czasie, co oznacza, że również nie można definitywnie udowodnić, że są częścią tak zwanego kanonu biblijnego. Walcząc z diabłem. To, co dla większości z nas jest tylko wątpliwą, od dawna przestarzałą praktyką ze średniowiecza, było integralną częścią codziennego życia rzymskokatolickiego księdza Gabriel Amorf – egzorcyzmy. W 1986 roku Włoch został oficjalnym egzorcystą diecezji rzymskiej. W ciągu swojego życia Amorf leczył ponad 70 tysięcy osób, rzekomo opętanych przez demoniczne istoty. Katolik, który był właścicielem małego biura w Watykanie, zawsze zaciekle bronił swoich działań przed prasą. Mówił, że diabeł jest prawie niezwyciężonym duchem, który może przybierać różne formy. Sam fakt, że Watykan zatwierdził ponad 70 tysięcy egzorcyzmów, wydaje się dość przerażający. Jeszcze bardziej przerażający jest incydent, który ksiądz, jak twierdzi, przeżył na początku lat 80. Amorf twierdzi, że diabłu udało się wtedy dostać do Watykanu. Szatan próbował zaatakować papieża Jana Pawła II. Podobno Susanna Maiolo również była kierowana przez siły demoniczne. Atak na papieża Benedykta XVI został udaremniony w 2008 roku, a w następnym udało jej się przewrócić wikariusza Chrystusa, łamiąc nogę i biodro francuskiemu kardynałowi Rogerowi Echegarajowi. Dwa lata po incydencie papież udzielił napastnikowi prywatnej audiencji. Susanna stwierdziła, że żałuje ataku z głębi serca. Benedykt XVI wybaczył jej i życzył wszystkiego najlepszego. Podczas gdy księża tacy jak Gabriel Amorf podejrzewali, że Szwajcarka jest opętana przez diabła, z medycznego punktu widzenia bardziej prawdopodobne wydaje się, że cierpi na chorobę psychiczną. Egzorcysta zmarł 16 września 2016 roku w wieku 91 lat. Kosmici. Rosyjski profesor Genrich Ludwik twierdzi, że uzyskał kiedyś dostęp do tajnych archiwów Watykanu. Choć historia ta jest do dziś przedmiotem gorących dyskusji i nigdy nie została oficjalnie potwierdzona, przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom, które rzekomo miały miejsce w latach 20. Historia głosi, że Ludwik natknął się na ponad 35 tysięcy pism w tajnych archiwach. Przeglądając niektóre z tych starożytnych tekstów, Rosjanin zauważył coś, co po prostu nie miało sensu. Podobno tajne archiwa Watykanu zawierają zakazane traktaty, które mówią, jak pozaziemskie inteligencje wpłynęły na starożytnych. Ale to nie wszystko. Mówi się, że Ludwik znalazł historyczne zapisy użycia starożytnej broni jądrowej.
Ponieważ nie wolno mu było oczywiście zabrać ze sobą odpowiednich dokumentów, nigdy nie był w stanie udowodnić swoich szokujących doniesień. Podwójne standardy. Watykan ma długą historię bogactwa, potęgi finansowej i wielkich wpływów politycznych. Czy wiesz na przykład, że Watykan zainwestował 1 000 000 euro w produkcję filmu Rocketman? Jest to wyraźny kontrast do stanowiska Kościoła katolickiego wobec związków homoseksualnych. Elton John był z tego powodu naprawdę zły. Watykan oświadczył jednak, że finansowanie było raczej przypadkowe. Watykański sekretariat stanu posiada na przykład udziały w Centurion Global Fund. Pieniądze zostały pierwotnie zaplanowane na film Białe Kłamstwa. Ponieważ ostatecznie plany się zmieniły, zarządzający funduszami przekierowali pieniądze na inne produkcje. Jednak fundamentalny konflikt moralny nie powstrzymał Watykanu przed zatrzymaniem sporego kawałka tortu. Rocketman przyniósł około 200 milionów dolarów zysku, a watykański sekretariat stanu osiągnął w ten sposób zysk w wartości 13,5%. UFO nad Watykanem. Około 15 lat temu na niebie nad Watykanem zauważono dziwną strukturę, którą niektórzy uważali za pozaziemski statek kosmiczny. Naoczni świadkowie opisali obiekt jako pomarańczowo-srebrny statek unoszący się nad kopułą Bazyliki Świętego Piotra. Nieznany obiekt latający został sfotografowany i wiele osób go widziało, ale niedługo potem nikt już o nim nie mówił. Teoretycy spiskowi plotkują, że w żadnym wypadku nie był to odosobniony przypadek. Podobno członkowie Watykanu są w kontakcie z pozaziemskimi inteligencjami. Co sądzisz o tak kontrowersyjnych teoriach? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Tajne archiwa Watykanu. Chyba nie ma innego miejsca na naszym globie, któremu towarzyszy tak wiele plotek i legend jak tajne archiwa watykańskie. Archiwum zawiera około 85 km półek z dokumentami. Same teksty, które zostały oficjalnie zinwentaryzowane, mają łącznie 35 tysięcy tomów. Do najbardziej znanych dzieł przechowywanych w tajnym archiwum należą listy Michała Anioła i angielskiego króla Henryka VIII oraz ekskomunika na Marcina Lutra. Ponieważ jednak większość kolekcji jest trzymana pod kluczem, pojawiają się najbardziej śmiałe teorie na temat tego, co Watykan chce przed nami ukryć. Niektórzy nawet wierzą, że Kościół katolicki przechowuje tutaj dziwne rzeczy, takie jak wehikuły czasu lub ciała obce. Nawiasem mówiąc, w 2019 roku tajne archiwa watykańskie zostały przemianowane na Watykańskie Archiwa Apostolskie. Czy ta zmiana nazwy pomoże zapobiec teoriom spiskowym w przyszłości? Mało prawdopodobne. Przestępczość. Zbrodnia to obce słowo dla około 18 milionów pobożnych katolików, którzy co roku gromadzą się, aby celebrować swoją wiarę chrześcijańską. Ale czy to prawda? Nie. Tak naprawdę państwo watykańskie to najwyższy wskaźnik przestępczości na świecie. To, co na pierwszy rzut oka brzmi jak prawdziwy raj przestępcy, staje się znacznie mniej dramatyczne, gdy przyjrzymy się bliżej zbrodniom. Zamiast morderstwa i zabójstw na porządku dziennym są drobne wykroczenia, takie jak kradzieże torebek. Niestety 90% wszystkich przestępstw pozostaje bezkarnych. W większości przypadków oszustom udaje się uciec do Włoch. Nawet jeśli śledczy złapią gangstera, napotykają poważny problem. Watykańskie więzienie może pomieścić tylko 2 więźniów i jest niesamowicie rzadko używane. Dziwaczny proces. W roku 897 miał miejsce jeden z najdziwniejszych procesów w historii. To nie morderca ani złodziej był w dołku, ale papież Formosus. Problemem jest to, że wtedy głowa Kościoła katolickiego nie żyła od kilku miesięcy. Uniemożliwiło to jego następcy Stefanowi VI oficjalne oskarżenie swojego poprzednika. W tym celu ekshumowano ciało papieża, ubrano go w szatę i umieszczono na tronie papieskim. Tego, co nastąpiło potem, nie da się prześcignąć w kategoriach szaleństwa. Podczas procesu Stefan VI nieustannie mówił o zmarłym i krzyczał na niego tak gwałtownie, jakby ten jeszcze żył.
Pod koniec tego absurdalnego procesu Formosus został uznany za winnego uzurpacji papiestwa. W rezultacie zmarłemu oskarżonemu odcięto palec, a ciało wrzucono do Tybru. Orzeczenie procesu z trupem zostało cofnięte przez późniejszego papieża, a Formosus został ponownie pochowany na nekropolii watykańskiej. Po tym pojawiło się kolejne oskarżenie, dlatego ciało trafiło z powrotem do Tybru. Ciało zostało później zwrócone do nekropolii, gdzie zostało pochowane po raz trzeci i na szczęście już po raz ostatni. Teraz kolej na Ciebie. Co myślisz o Watykanie? Czekamy na Twój komentarz pod spodem. Daj nam koniecznie kciuka w górę i zasubskrybuj kanał, by być z nami na bieżąco. Dziękujemy Ci za oglądanie dzisiejszego odcinka, życzymy miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.